Książka jest pod trochę tajemniczym, intrygującym, mam nadzieję, tytułem. Mianowicie Od Sasa do Lasa. Po pierwsze dlatego, że zawiera w sobie trzy piony tematyczne. Pierwszy mówi o różnego rodzaju falsyfikacjach, jakie występowały i były traktowane z pełną wiarą przez czytelników od wieku XVII po wiek XXI. Druga część to są sylwetki ludzi, wielkich badaczy historii polskiego obyczaju, historii polskiej kultury. I wreszcie trzecia rzecz to jest bardzo osobista, mianowicie to są moje ulubione lektury. Zaczyna się od Korzeniowskiego, Kollokacji, a kończy na Dzienniku Marii Dąbrowskiej. Starałem się pisać w ten sposób, żeby to było komunikatywne, pozbawione te różnego rodzaju traum i paradygmatów tak modnych obecnie w polonistyce, ale równocześnie nie uchybiały wymogom normy naukowej. Mam nadzieję, że lektura będzie sprawiała czytelnikom satysfakcję, szczególnie że przetykam ją w wielu miejscach anegdotami i to zaznaczam, chcę podkreślić, anegdotami jak najbardziej autentycznymi.